Witam serdecznie na kolejnej krótkiej lekcji. Dzisiaj się nauczymy zwrotu do odwołania. No ostatnio z uwagi na sytuację na świecie wiele restauracji i tak dalej jest zamkniętych do odwołania. Teraz uwaga, w języku angielskim oni mówią zupełnie inaczej. A ostatnio akurat sobie oglądałem filmik na kanale Meds Off Road Recovery. No i tu akurat jest takie ujęcie, że jest ogłoszenie, kartka na drzwiach do biura. Tylko może to powiększę na cały ekran. Zobaczcie, co napisali. This office and waiting area, tak? Czyli biuro i jakby pomieszczenie, gdzie możemy poczekać, czyli powiedzmy poczekalnia, is closed until further notice. Until further notice. Czyli do momentu, tak, until, further, to stopniowanie od przymiotnika far. O tym wszystkim mówiliśmy w lekcji o stopniowaniu. Tam są dwie opcje, przez u lub przez a i tam tłumaczę, o co chodzi. Uwaga na wymowę. Further, czyli jakby dalszy, tak, bo to jest stopniowanie, stopień wyższy. Czyli do momentu, jak pojawi się dalsze, co? Notice. Tak jakby ogłoszenie, zawiadomienie. Czyli my mówimy do odwołania, a oni do dalszego zawiadomienia. Do not enter, czyli nie wchodzić. Dzięki, trzymajcie się.